Ja myślę, że bardzo dużo rozproszonych, dużych, fajnych sukcesów mamy, ale jednak takich indywidualnych. Nie korzystamy z takiego oczywistego efektu synergii, być może wystarczająco na polskim rynku, który związany jest z jakimś dzieleniem się wiedzą, sukcesami, przełamywaniem pewnych, bym powiedział, takich trochę też barier związanych z chęcią, no, powiedzmy, podzielenia się z tym, co się udało, tym, co się udało osiągnąć. I taki ekosystem wydaje mi się również, no, wymusza pewną transparentność. To znaczy musimy uczyć się coraz bardziej otwartej komunikacji na temat swojej własnej organizacji, swoich własnych wyzwań. I myślę, że to zdecydowanie powinno się przyczynić do tego, że będziemy mieli coraz więcej przedsiębiorców, którzy odważnie będą w ten fintechowy świat wkraczać. To jest dobre dla biznesu i dla gospodarki, to jest oczywiste. Ja może trochę będę się różnił. Nie do końca lubię taką retorykę nadganiania, bo ona jest związana z pewnym naśladowaniem albo robieniem tak samo, staniem w sumie do jednego szeregu. Wydaje się, że trzeba iść swoją własną drogą. Mamy swoją specyfikę, mamy kilku fajnych czempionów. Mamy sporo aspirujących przedsiębiorców, którzy zmagają się z wyzwaniami. Mamy swoje własne wyzwania regulacyjne. Obserwujemy gotowość regulatorów do tego, żeby rozmawiać z rynkiem i z fintechem. Trzeba to wykorzystać. Po prostu róbmy swoją robotę i nie do końca bym się porównywał. Będziemy zaskoczeni, jak szybko to nadgonienie samo z siebie przyjdzie. Tak mi się wydaje.